Przygotowania trwały ponad miesiąc, codziennie intensywnie, tak, uczestnicy z pomocą instruktorów terapii zajęciowej wykonywali codziennie te prace, stroiki piękne, choineczki z szyszek. Także to był długi proces, ale owocny. Na kiermaszu w Orlenie jesteście pierwszy raz, czy już kolejny? Nie, my przyjeżdżamy codziennie, to znaczy co roku od 25 lat można powiedzieć. No, tak. Świetnie. A co można u Państwa konkretnie zakupić? Tradycyjnie choinki wykonane z szyszek, wianuszki na drzwi, lampiony, no różności można powiedzieć. Tak? Choinki szyte właśnie własnoręcznie też przez uczestników z materiału i wykonane z dodatkami takimi ekologicznymi typu właśnie szyszka, pomarańczka suszona. A skąd bierzecie produkty do wykonywania tych ozdób? Produkty zbieramy praktycznie, można powiedzieć, że przez cały rok są zbierane, tak? I tak zbieramy i troszeczkę też dostajemy od sponsorów, także to tak we własnym zakresie. Z czym przyjechały Panie tutaj dzisiaj? Całym naszym dobytkiem z warsztatów. Różne mamy rękodzieła, mamy większość jest rękodzieł, tak? Wykonywanych przez uczestników nasze dzieci. Naszą oczywiście pomocą. A co dokładnie? Czy tylko ozdoby świąteczne? Co tutaj możemy u Pań dostać? No na tą chwilę są tylko ozdoby świąteczne. Tak. I jakiego rodzaju, skąd bierzecie pomysły w ogóle na tego typu ozdoby? No, trudne pytanie, aczkolwiek pomocą naszą jest bardzo internet, z internetu głównie. No. A kto wykonuje te ozdoby? Czy to są tylko wasi podopieczni, czy pod jakimś nadzorem? No, pod naszym nadzorem. My pomagamy, udzielamy wskazówek, pomagamy, coś tam część same przygotowujemy, bo to są dzieci wspólnymi siłami. Niepełnosprawne, tak? No to bądźmy szczerzy, one same nic bez wskazówek nie zrobią, tak? Okay. A ile czasu trwa przygotowanie do tego typu kiermaszu? No około miesiąca. Nawet więcej, półtora miesiąca, tak, bo to są takie... Są naprawdę duże i pracochłonne. Tak. Jak domyślam się, nie jesteście tutaj po raz pierwszy. Nie, my jesteśmy tutaj trzeci raz bodajże. Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia przyjeżdżamy tutaj na kiermasz z naszymi dziełami, które są wykonywane na pracowni artystycznej. Przez naszych mieszkańców, no oczywiście przy pomocy pań, które prowadzą zajęcia terapeutyczne. A co można dzisiaj u Was kupić? Oj, u nas wszystko. Choinki, aniołki, gwiazdeczki, dekoracje ze świeczkami na stół, do postawienia na okno, do zawieszenia przy firance. Wszystko, wszystko jest w kolorach czerwone, złote, srebrne, białe, jakie kto potrzebuje. Jak długo trwały przygotowania do tego kiermaszu? Przygotowania, no tak około 3 tygodni pracujemy, bo najpierw mieszkańcy robią takie drobne elementy, które potem są dołączane do całych kompozycji. No to tak trwa, bo to są pracochłonne dzieła, nie robimy z gotowych elementów, tylko staramy się przygotowywać takie elementy, które potem w całość tworzą kompozycję świąteczną właśnie na stół czy do postawienia. Tak. Mniejsze, większe, różnie to wygląda. A skąd bierzecie pomysły na ozdoby świąteczne? A pomysły to już kreatywne nasze panie na terapii zajęciowej, to już tutaj ich wyobraźnia, fantazja, no i oczywiście burza mózgu. Co idziemy, co robimy. Różne rzeczy musimy robić, no bo każdy potrzebuje co innego. Musimy pięknie ozdobić dom na święta. Musimy pokazać się, tak, naszym przyjaciołom prezenty rozdać świąteczne od mieszkańców. Także te pomysły kreują się przez mieszkańców, pracowników, no i to, co tam przyjdzie do głowy.